Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa Słuchajcie, dawno nie było jakichś nowości od Elecrow, tak? Dostałem paczkę właśnie taką fajną tutaj, proszę bardzo Zestawik części od firmy Elecrow, nazywa się to Raspberry Pi Starter Kit ja wiem, że już takie większe tutaj na kanale się pojawiały nieraz. Do takiego Raspberry Pi, tak, mamy Raspberry Pi, ale Kerdele powiem to w ten sposób. A tym razem dostałem takie mniejsze coś ale bardziej można powiedzieć skomplikowane, bo są tutaj też rezystorki. Są rezystory, jest to jakiś wyświetlacz tego typu rzeczy, więc może serwo też chyba jest, więc może być grubszy temat. Postaram się temu dzisiaj przypatrzeć, chociaż z moją wiedzą elektrotechniczną to tak, średnio jest, ale spróbuję zrobić to, co najlepsze, żeby wam to jakoś przedstawić. A przy okazji zapraszam jeszcze, bo bardzo fajna inicjatywa się pojawiła od Elecrow. Elecrow to firma założona w 2013 roku. Ja od samego początku specjalizuję się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych jako open source. Otwarte źródło oznacza otwartą dokumentację projektów różnego rodzaju. Publiczny dostęp jest do GitHub'a z kodami źródłowymi programów i setkami skryptów, które pomagają dziesiątkom tysięcy inżynierom na całym świecie. Warto wspomnieć o jednej z ciekawszych inicjatyw, czyli Elecrow Community, to znaczy platformie udostępniania technologii innym na zasadach open source właśnie. Jak to działa i co można dzięki temu uzyskać? Jeżeli Ty jako hobbysta stworzyłeś coś, Czym chciałbyś się podzielić z innymi, to oprócz platformy udostępniania projektów jest także możliwość ich monetyzacji, ale o tym za chwilę. Jest do dyspozycji forum, gdzie można wymieniać się poglądami i zdobywać nowe doświadczenie z innymi ludźmi. Dodatkowo Elecrow oferuje pomoc lub nawet pełne wsparcie przy komercjalizacji danego projektu. Jeżeli chodzi o udostępnianie projektu i ich monetyzację, to są dwie drogi. Jedna to po zarejestrowaniu się na stronie projektu, klikasz w swoim profilu na udostępnienie projektu, wgrywasz go do systemu i zlecasz Elecrow jego produkcję. Wtedy otrzymujesz tak zwane monety do wykorzystania jako zniżki na produkty firmy lub kupony. A jeżeli Twój projekt zostaje zamówiony przez klientów firmy i do nich zostanie dostarczony, Ty otrzymujesz uzgodnioną prowizję od Elecrow. Druga opcja nazywana non-profit to po prostu udostępnianie projektu na stronie Elecrow oraz forum społeczności. Jeżeli Twój projekt zdobędzie odpowiednie duże zainteresowanie, otrzymasz monety rabatowe od Elecrow, ale bez dodatkowej prowizji. Jak to wygląda w wielkim skrócie? Po więcej informacji zapraszam do kliknięcia w link poniżej filmu i tam uzyskacie więcej dokładniejszych informacji. Doradcy Elecrow także służą pomocą w razie pytań. Moim zdaniem jest to ciekawa inicjatywa, która pozwoli nawet zarobić na swoim hobby, a może i zyskać bardzo dużego i znanego partnera biznesowego jakim jest właśnie firma Elecrow. Zapraszam do sprawdzenia linków i poczytania dokładnie co i jak. Nic nie tracisz, a możesz zyskać. Słuchajcie, myślę, że warto kliknąć sobie w ten link, zobaczyć o co chodzi w tej inicjatywie, jak to dokładnie wygląda. Mogę, może kogoś z Was zainteresuje, mimo wiadomo, że tam to jest dość daleko, no bo Chiny to, to jest kawałek jednak, nie? Ale może jednak komuś takie, taka współpraca powiedzmy będzie e, odpowiadać, tak? E, w każdym razie co? Bierzemy się za ogarnięcie tego, zobaczymy, słuchajcie, co jest w środku i postaram się jakieś projekty tu poskładać, o, tak jak mówię... Dużo nie gwarantuję, bo, bo to już naprawdę jest niby mini starter kit, ale on jest naprawdę, naprawdę jest, jest troszeczkę bardziej zaawansowany. I dla Arduino, dla Raspberry Pi przy okazji. Gorąco zapraszam. Dobra, zaczynamy rozpakowania. Aha, zapomniałem jeszcze powiedzieć, przepraszam za ten szum taki masakrystyczny, aby samolot startował, kurde, koło mnie albo coś. Wentylator chodzi, nie da się wytrzymać bez, po prostu jest taki zaduch, taka makabra, że no sorry, ale musicie, mam nadzieję, że jakoś wam nie będzie aż tak bardzo to przytem przeszkadzało, jest naprawdę mega, mega gorąco, a to dopiero początek lata. Dobra, zaczynajmy zabawę, co my tutaj mamy, od razu mówię, że niestety nie, da, nie ma tutaj elektronu, nie dało żadnej rozpiski, co tutaj jest, chyba nie ma żadnej rozpiski, ja na stronie coś tam widzę ale nie ma elementów podpisanych, więc prawdopodobnie zrobimy to tak tym razem, że ja to po prostu wam będę pokazywał do kamerki, tak? Coś tam nawijał, a będą lecieć podpisy, co to ewentualnie jest, jak uda mi się to zidentyfikować, dobra? No nidy-rydy, powiem to tak. Dobra, zaczynamy zabawę. I tutaj mamy chyba jakiś wyświetlacz. Ja to postaram się ciąć albo coś, żeby Wam to umilić życie. Powiem to tak. Jest prawdopodobnie ekran 1602, tak to mniej więcej tutaj wygląda. Tak to się prezentuje od tylca. Kabel USB, ale to nie jest zwykły kabel USB, bo z jednej strony jest USB, a z drugiej strony mamy takie wtyki. USB tak jakby do Raspberry Pi można było sobie podłączyć osobno, nie? Coś takiego, ale do płyty głównej czasami można podłączyć. Tutaj mamy pilotka, małego, fajnego, ładnego pilota. Słuchajcie, no takie cóś... Takie cóś... To jest jakiś czujnik, nie, nie mam pojęcia co to jest. Ja nie, No tu Elekro się nie podpisało, bo do te, takich rzeczy by się instrukcja naprawdę przydała i to bardzo... Jest Przyciski, ciężko. kabelki, znaczy nie kabelki... Przyciski, główka, jakiś ten potencjometr tutaj się znajduje przy okazji. No tak jak do tego J-Pada, co kiedyś pokazywałem, nie? Coś takiego. Diody LED. To są diody LED, tak? Pięknie. Tu jest jeszcze jakieś takie czarne małe. Nie mam pojęcia, co to jest. To nie będzie chyba tego widać na tym, tym. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale jest w każdym razie. Jest jeszcze takie GPI, znaczy nie... Kurde, to się chyba to wtyka, nie? Do portów ogólnie. Tak to wygląda taki grzebień powiem to w ten sposób, żeby było jakieś sensowniej może widać tak. Duża płytka, naprawdę duża płytka stykowa. Ona ma jakąś taką specyficzną konfigurację z tego co widziałem. Po 5 chyba pinów tu jest wzięte. Jasne, że tu są plusy, tu są minusy i tak dalej i tak dalej, ale jest duża, naprawdę bardzo duża. O, czur, czujnik piezoelektryczny chyba to jest, tak? W sensie, że wykrywa ciepło ludzkiego ciała, to jest to? Piezoelektryczny na podczerwień, chyba tak. Czesiu, co to jest? Czesiu musi stwierdzić, co to jest. Dobre, jest, jest w porządku. Czesiu stwierdził, że to jest jak najbardziej w porządku. Kota też ma Czesiu dość. i kota kota, jak na takim odcinku do rozpakowywania. Rezystory, to wiem. Rezystory, to wiem. Jakie to są dokładnie, chyba opisane nawet są, że to są 560R Ta kamera nie ma zoomu, więc Lipton Rezystorki, to są chyba coś 10, a bo one są z tyłu opisane 10 kilo chyba, 560R Rezystancja, nie wiem, ja, ja nie znaju, powiem to tak Servo, to jest, to jest chyba serwo, tak Chyba serwo się nam tutaj to znajduje, o kurde jak do stacji dyskietek starej, nie? Co, coś w tym rodzaju. To są dwie rzeczy w jednej. Popatrzcie, jest takie, takie coś. Wiem co to jest, widziałem to, to się nazywa, Aha. poddaję się, nie mam pojęcia co to jest, znaczy to na pewno jest do tej taśmy, tak? To się na pewno, na pewno podpina tą taśmę jak starych dobrych stacji, jak dyskietek albo tak dalej, tak dalej. Idę, a gdzie idziesz? Nie wiem. W każdym razie to jest takie coś, no, czuj, czujnik deszczu albo wilgotności, kojarzycie to do kwiatków, co było w takim poprzednim zestawie. Do kwiatków, no, jak to pięknie mówię, kurde, no. No wiadomo, o co chodzi w każdym razie. Tutaj znowu rezystorki w dużej ilości. To są chyba rezystory 5,1 kOhm, tak mi się wydaje, to jest 5,1 kilo. To jest 10 kOhm, to, 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 coś, to jest chyba czujnik y, do tego pilota, do biornika podczerwieni, nie? Tak, tak mi się to mniej więcej kojarzy z takim tutaj ten. To, to będzie coś takiego. I to jest wszystko, co mamy w tym pudełeczku. No nie jest tego jakaś wielka, nie wiadomo jaka ilość. Postaram się teraz to tutaj z, z, zrobić, porządek w miarę. Ułożyć i dać wam listę tego co tutaj Słuchajcie, jest. Tak się prezentuje cała lista tutaj, znaczy cała, cała, cała zawartość tego opakowania. Tutaj po tej stronie się powinna lista pokazać, po, po waszej chyba lewej stronie, tak? Lista się powinna pokazać z tym. I co tu się mniej więcej znajduje? Dla mnie to jest naprawdę dość potężna sprawa, bo może, może takie wrażenie przez te rezystorki, takie różne rzeczy. I brak tego opisu. No brak opisu to jest moim zdaniem duży minus, jak ja dla bardzo początkujących osób. Dla takich chyba jest skierowany ten zestaw troszeczkę, tak? Albo bardziej zaawansowanych, nie wiem, no szczerze mówiąc. Ale fajnie, by taki opis był, bo tak to nie wiadomo, co, co tu jest, co na stronie też nie ma opisu. Więc tu elektro ma minus, naprawdę, tu, tu dostaję lekki minus za to, za to ten, no bo takie, no kurde, no, no, no wiadomo o co chodzi. Dobra, ja spróbuję coś dla Was tutaj zorganizować, jeszcze raz przepraszam za wycie w tle, no ale naprawdę, wszyscy się przyzwyczajamy, bo u, lato będzie chyba upalne tego roku, więc wentylatory to te gest. no a że nie mam klimy, no nie mam klimy, sorry, no nidy rydy inaczej. Dobra, ja Wam pokażę jakieś projekty tutaj. No, i tyle, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i słuchajcie, poniosłem pierwszą porażkę dość, dość dużą, bo chciałem Wam to po prostu zaprezentować w działaniu. Pajkę mam tutaj rozebraną jak najbardziej, jest przygotowana do tego wszystkiego, ale zacząłem to po prostu ogarniać i poddaję się autentycznie. Mam trochę stracha, że jeżeli ja to po prostu źle podłączę, to sobie tą pajkę mm, uszkodzę. To się zacznie śmiać, ha ha, ha hi, hi, tak. Ja na początku myślałem, że to jest starter, który jest przeznaczony dla, załóżmy, początkujących i, i tak dalej, i tak dalej, nie? Starter kit, bla, bla, bla i tak dalej. Nie jest tak, słuchajcie. Ilość elementów, które trzeba tu podłączyć w dość specyficzny sposób. Do kompletu mamy tutaj kwestię również kompilowania programów. No po prostu mnie przerosła autentycznie. Możecie się śmiać, nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Nie, nie, nie dam rady tego mm, ogarnąć, mam po prostu trochę stracha, że, że coś źle podłączę i, i będzie <laughs> po pajce, tak? Y, dlatego, słuchajcie, prezentuję wam to, co w tej chwili wam tutaj prezentuję, czyli suche, suche omówienie tutaj. Mamy tutaj 26 lekcji dostępnych, y, więc jeżeli ktoś zdecydowałby się na zakup czegoś takiego, no to... Nie myślę, może... że może by jakaś młodsza osoba z tym, sobie z tym poradziła, tak? Po głębszym zapoznaniu. Też nie miałem, powiedzmy, dwóch tygodni czasu, żeby się z tym wszystkim zapoznać, ogarnąć i tak dalej. A po prostu, tak jak mówię, kwestia podłączenia tego, sposób podłączenia, i do tego jeszcze mam naprawdę coraz słabszy wzrok, powoduje to, że ja po prostu temat opuszczam i pokazuję wam to na sucho. Są tutaj e-booki, znaczy e-booki, są tutaj PDF-y dostępne, jest również taki, można powiedzieć, e-book, coś takiego. To jest kwestia oprogramowania jakiegoś, coś trzeba zwrócić uwagę na to, żeby to inaczej działa i tak dalej, tak dalej. Jeżeli się w tym pomylę, to to będzie makabra, więc i odpuszczam, po prostu no, porażka, moja pierwsza, po, pierwsza, można powiedzieć, porażka, nie? Żeby Wam to pokazać, jak to pracuje. No, zestaw jest naprawdę fajny niby jest, nie, nie jest tak duży, tak jak tamte poprzednie, co miałem, ale jak dla mnie to tamte poprzednie były prostsze, po prostu prostsze do ogarnięcia, mimo wszystko. Bardzo Was przepraszam, że, że to wygląda tak, jak wygląda. Mam nadzieję, że następnym razem, chociaż nie wiem, czy jeszcze następny raz pojawi, bo bo pewnie w elektro też będą zawiedzeni, że nie pokazałem tego na żywca. No, ale cóż, no, po prostu nie chcę ryzykować, tak? nie jestem elektronikiem, nie mam aż tak sprawnych palców i, tak jak mówię, oczy również. Tak, wiem, winne się tłumaczy, nie? Yy, dlatego, dlatego jest jak to jest. To jeszcze z GitHub, ewentualnie ze, z przykładami, z sterownikami, gdzie można sobie to pobrać, odpalać ewentualnie te rzeczy w Pythonie tutaj, bo to wszystko w Pythonie jest napisane praktycznie, nie? I sobie z tematem po prostu działać. Jeszcze raz przepraszam. No i zapraszam na podsumowanie. Słuchajcie, Electro Starter Pit Kit dla Raspberry Pi i dla Arduino. E, niby prosty, ale taki prosty nie jest. Dużo zaawansowanych rzeczy, dużo zaawansowanego e, podłączania tutaj jak najbardziej się znajdzie. Nie jest to, myślę, zestaw dla całkowicie nowej osoby, chyba, że trochę już ogarniętej w elektronice. Bardzo podziękować Elekro i przeprosić za, za to, że nie pokazałem tego wszystkiego w działaniu. No ale po prostu mnie przerosło, tak jak powiedziałem to, przed chwileczką. E, gdyby ktoś miał ochotę sobie coś takiego zakupić, link jest pod filmem. E, zapraszam do klikania, bo to jest najważniejsze de facto, bo jak nie chcecie sobie zakupić, no to to przynajmniej sprawdźcie sobie ich ofertę po prostu. Trochę jestem zły na siebie, że to tak nie zaprezentowałem tego w działaniu, powiem to tak. No ale już tak jak powiedziałem wcześniej, nie? Tyle słuchajcie. Mam nadzieję, że mimo wszystko film jakoś Wam się podobał, może Was zainteresuje ta ich społeczność, te wszystkie możliwości udostępnienia innym projektu, ewentualnie zarobienia nawet na takim projekcie. I co? No i widzimy się w następnym filmie. Gorąco zapraszam. Trzymajcie się. Po pozdrawiam Bartek. Cześć.